Cześć. Mój dzisiejszy temat to radzenie sobie z kontuzjami. Jest bardzo szeroki wachlarz kontuzji występujących u biegaczy. Może być to zapalenie ścięgna Achillesa, może być to nadrwanie lub naciągnięcie mięśnia dwugłowego uda. Mogą być to różnego rodzaju zapalenia, dyskopatie. Można tutaj tak samo dużo mówić o najczęstszych rodzajach kontuzji. Z uwagi na to, że mam mało czasu, to chciałbym podać jednak przykład radzenia sobie z takimi, nie powiem, że najczęstszymi. Podam przykład ogólnego radzenia sobie z kontuzjami. W przypadku zaistnienia już urazu warto zwrócić uwagę na to, żeby nie poddawać się tej kontuzji i nic z nią nie robić, tylko właśnie oddziaływać na nią poprzez różnego rodzaju ćwiczenia. Można się spotkać w internecie lub w praktyce fizjoterapeutycznej z tak zwanym protokołem Alfredsona, który zakłada właśnie działanie obciążeniem na kontuzjowane ścięgno Achillesa. Ten Alfredson odkrył, że pozbycie się tendinopatii Achillesa było możliwe tylko na skutek tego, że poddawał go intensywnemu programowi ćwiczeń. W tym przypadku chodziło o wspięcia na palce, aż do uczucia takiego charakterystycznego palenia w obrębie ścięgna oraz w obrębie łydki. Także już ten Alfredson zwrócił uwagę na to, że poprzez odpowiedni dobór ćwiczeń można oddziaływać na szybszą regenerację po kontuzji. I teraz, jak to zastosować w praktyce dotyczącej innych kontuzji? Nie stosujmy zimnych okładów, zimnego prysznica na mięsień. Nie cofajmy dopływu krwi do kontuzjowanej okolicy mięśnia. Tutaj chodzi o to, żeby właśnie ta krew dopływała do uszkodzonej tkanki i wywoływała szybką regenerację. To podobnie zostało wytłumaczone w tym wspomnianym przeze mnie protokole Alfredsona, gdzie na skutek tak zwanego palenia, to palenie, które zaistniało w przypadku spięć na palce, to było właśnie spowodowane dopływem krwi do ćwiczonych mięśni. W przypadku kontuzji, na przykład mięśnia dwugłowego, warto stosować taśmy oraz gumy. Oczywiście nie takie, które będą wywoływały duże naprężenia, ale takie, które umożliwią swobodny, ale jednak obciążający trening nóg. Chodzi o to, żeby dopompować krwią okolice mięśnia, który podlega urazowi.